Ten Rafał z MotorW, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie. Wjeżdżamy zaraz do Was z kolejną motocyklową nowością, a zaraz się przekonacie, co to będzie. A dzisiaj przed Wami Yamaha YZF R125 z rocznika 2013 w białym macie. Naprawdę wygląda ten motocykl na żywo fenomenalnie. Parę słów wstępu, zanim przejdę do samej maszyny. MotorW to jest firma zajmująca się sprzedażą motocykli, a także prowadzimy swój serwis motocyklowy, do którego przy okazji wszystkich Was gorąco zapraszam. Sporo szczegółów znajdziecie także na naszym fanpage'u na Facebooku MotorW. Warto sobie wpisać, tam znajdziecie też całą masę opinii o nas, sporo zdjęć, więc warto tam po prostu być. No a przy okazji zapraszam Was także na nasz nowy kanał na YouTubie. Wystarczy, że wpiszecie na YouTubie wyszukiwarkę do odciny TV, a tam już naprawdę same grube rzeczy. No ale tak, przechodzę już do samego motocykla. Słuchajcie, to jest motocykl zarejestrowany w Polsce z ważnym ubezpieczeniem, z ważnym przeglądem. Po serwisie olejowo-filtrowym, tak naprawdę na tą chwilę bez jakichś dokładów finansowych, opony, tarcze, klocki, napęd, myślę, że na tą chwilę bez konieczności wymiany. Cały ten sezon powinien ten motocykl przejeździć i naprawdę nie wymagać jakichkolwiek prac przy nim. No i wizualnie myślę, że też prezentuje się całkiem fajnie. Wiadomo, rocznik 2013, motocykl cały plastikowy dookoła, więc pewnie gdzieś tam jakieś tam drobne ryski użytkowe mogą się pojawić, ale całokształt tego motocykla fajnie wygląda. Dodatkowo macie tutaj parę dodatków, takich jak przyciemioną szybę z garbem, czy też krótki uchwyt rejestracji, no albo sportowy wydech. To jest jakby nie tylko tyle, co sama końcówka Fake Crab, ale jest też wycięty katalizator, ten jakby końcowy, bo tutaj macie dwa katy wersja, ten końcowy jest wycięty i naprawdę bez DB Killera ten motocykl strzela jak głupi i potrafi naprawdę marchewę z tego wydechu wyrzucić, więc dla kogoś, kto lubi się rzucać w oczy i lubi, jak te wrażenia słuchowe także są trochę podkręcone, to na pewno da ten motocykl kupę frajdy. No i co? Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania dotyczące takiego zakupu, no to śmiało do nas dzwońcie, pytajcie. Na wszystkie pytania śmiało się postaramy odpowiedzieć. Zapraszam Was do nas do Żordowa, żeby ten motocykl sobie zobaczyć na żywo, żeby sobie do niego usiąść, przymierzyć się. No ale też pamiętajcie, że jest u nas opcja zakupu takiego motocykla całkowicie zdalnie. Wtedy wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My Wam telefonicznie wycenimy koszt takiego transportu. Do Was z góry płacicie właśnie sam koszt transportu, a resztę dopiero na miejscu, jak już motocykl będzie stał u Was pod domem. Więc to też jest jakaś tam opcja, myślę, że fair w obie strony, warto się nad nią zastanowić. No a co? Zapalimy go sobie. Posłuchajcie, jak ten motocykl fajnie brzmi. Sprawdzimy sobie oświetlenie zaraz. No i zaczynamy. Jest grubo, dzieje się tu naprawdę dużo. Jak będziecie chcieli przekonać się na własne oczy i uszy, to zapraszam Was do nas. Jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.